moi kochani serdecznie, dzisiaj w towarzystwie Laury. Laura dopiero przed chwilą się obudziła, chociaż nockę miałyśmy bardzo ciężką, ponieważ Laurze wychodzą ząbki, na razie ma tylko dwie jedynki na dole i no troszeczkę daje popalić w nocy, mniej więcej co pół godziny się budzi, także na wyspanie, o proszę, jak ziewa, niewyspana panienka. Niewyspana panienka, trzeba było w nocy spać, a nie kusić, mała żabko. Także no, ostatnio nocki mamy bardzo ciężkie, właśnie z tego powodu, że wychodzą jej ząbki, a już chyba przestało jej się podobać nagrywanie filmiku. My właśnie zaraz sobie zrobimy śniadanko. I zastanawiam się, chyba wyjdziemy dzisiaj trochę na dwór, bo jest bardzo piękna pogoda, świeci nam słoneczko. I chyba wykorzystamy dzisiaj tą pogodę. Sprzątasz, Laura? Sprzątasz? Naprawdę? Pomagasz mamie? A zaśpiewasz piosenkę? Lala? No zaśpiewaj trochę. Nie chcesz, okej. Okay. Ale masz mietłę normalnie do sprzątania kurzy. Odkurz swoje zabawki. Laluś, odkurz swoje zabawki całe, tak? Laura ma 10 miesięcy, jak już wspomniałam. Powoli próbuje wstawać i no może jeszcze nie chodzić, ale wstawać i trzymać się różnych przedmiotów i stać na nóżkach. Na razie średnio jej to wychodzi, ale próbuje. Jak wiecie z moich poprzednich filmików, już wspominałam, że Laura to jest moje trzecie dziecko. Mimo tego, że zdradzę wam tajemnicę, rodziłam ją po 40, to znaczy, no dobra, krótko po 40, to była to moja najlżejsza ściąż, najlepiej ją przeszłam i mam najlepsze wspomnienia właśnie, najlepiej się czułam i w ogóle, ogólnie cała ciąża była super, jedynie co to... troszeczkę miałam komplikacji, no komplikacji, powiedzmy, że komplikacji w dniu porodu, ponieważ Laura była zaplanowana, zaplanowany poród Laury był na 5 sierpnia, a ja dokładnie, tutaj w Anglii jest koniec roku szkolnego, 25 lipca, i ja, 24 lipca, i ja dokładnie 25 lipca, w nocy z 24 na 25 lipca, ojej, w nocy, no, dostałam krwotoku, i niestety odwieziono mnie do szpitala i okazało się, no tak, już dobrze, kochanie. I okazało się, że no to już jest ta chwila. Pojechaliśmy do szpitala i na świat poprzez cesarskie cięcie przyszła Laura. Także to w sumie była jedyna taka traumatyczna rzecz podczas całej tej ciąży i całego przebiegu ciąży. No ale na szczęście zakończyła się bardzo dobrze i jest okej. Okay. Laura jest zdrowa i bardzo dobrze się czuje. A w tle nasze jaszczury, które też już nie śpią. O, proszę, zaraz spróbuję tutaj złapać kamerką. Chwileczkę. Nie wiem, czy widać. Na pewno widać... na pewno widać Dextera, ale nie bardzo, okej. Okay. Nie udało mi się Laury utrzymać na kolanach, musiałam ją tutaj odstawić, ona się fajnie zawsze rano tutaj bawi. Laurunia! Lauruś, uśmiechnij się, zielone żabko! Laura! Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. A u nas malutkie zamieszanie, ponieważ planujemy remont łazienki. Mąż wczoraj pojechał zakupić kilka akcesoriów do tego potrzebnych, tam między innymi kupił krany do wanny i różne tam takie duperele, które są potrzebne przy remoncie. Także
Niedługo zacznie się bałagan. Bardzo nie lubię remontów, bo nie lubię tego zamieszania wokół całego i tego sprzątania, tego bałaganu ogólnego. No ale żeby było ładnie, najpierw musi być brzydko, wiadomo. Co jeszcze? No dzisiaj chyba w końcu nam się zrobiła ładna pogoda, bo od kilku dni było bardzo deszczowo, chłodno i nieprzyjemnie. Dzisiaj mamy prawie 20 stopni już rano. Więc mam nadzieję, że będzie ładnie, słonecznie i z przyjemnością wyjdzie się z domu. U nas tutaj właśnie w Anglii dzieci jeszcze na razie siedzą w domu. Nie poszły do szkoły przez tą całą epidemię. Klasa mojego syna jeszcze jest w domu, młodsze klasy, starsze już. Kto chciał, mógł dzieci posłać. U Antosia jeszcze nie na razie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie siedzi w domu i się nudzi. Znaczy, on sobie tam zawsze jakieś zajęcia znajdzie, ale generalnie fajnie jest, jak chodzi do szkoły, bo przynajmniej jest taka systematyczność. O, proszę. Laura nam się tu bardzo fajnie zajęła sobą. Fajnie się bawi. Zawsze rano tak marzę, jak czeka na śniadanko, to tutaj sobie układę zabawki, a później ładnie je i coś fajnego robimy. Obiadek nam się gotuje. O, tam w tle. Dzisiaj mam na obiad rosół. Wczoraj mieliśmy hamburgery. Normalnie hamburgery, nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście burgery wegańskie albo wegetariańskie. Bardzo dobre są, polecam. Ale wczoraj akurat miałam normalne. Dzisiaj będziemy mieli do tego rosołku również burgery, ponieważ zostało nam jeszcze, o proszę, tutaj mięsko. A że moi domownicy bardzo burgery lubią, to dzisiaj wykorzystamy je jeszcze do dzisiejszego obiadu. Chciałam jeszcze wspomnieć, powracając do tematu roślin. Tutaj mam fascję japońską postawioną. Oto ona. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. Ona sobie stała cały czas na oknie. Znaczy jakiś czas na oknie tutaj właśnie od strony słonecznej, południowej i po prostu, to znaczy tak, słońce tu jest mniej więcej od godziny 10 do 17 i tak troszeczkę przygrzewało na nią i niestety opadły jej całkowicie liście, także z mojego doświadczenia widzę, że fascja japońska musi stać w cieniu. Wczoraj po południu przestawiłam ją tutaj. Miała calutkie, oklapnięte listki. Taka była oklapnięta, padnięta, a widzę, że teraz liście są znowu sztywne i pięknie odżyła. Czyli jednak faktycznie stanowisko półcieniste, czy nawet cieniste, działa na nią lepiej niż słońce. Mam nadzieję, że już kiedyś fascję miałam, ale po prostu rosły mi te liście tak dziwnie w dół. Były oklapnięte i takie po prostu w dół. Rosły, może nie oklapnięte, ale rosły w dół. I ja ją wystawiłam na ogród, bo wiem, że fascja w ogrodzie również może być. Ona mi zmarniała po czasie. Mam nadzieję, że ta urośnie mi fajna, wysoka i liście będą szły do góry, a nie w dół. Liczę na to. A to terrarium dla naszych agamek zbudował mój mąż w całości sam. I robił. Zajęło mu to około 2 tygodni. Ono jest naprawdę wielkie. Tu macie porównanie z wielkością fotela. Fotel jest duży. Zajmuje nam cały narożnik pod schodami, to terrarium. No ale mają gdzie sobie biegać nasze jaszczurki. Robił to terrarium około 2 tygodni. Totalnie samodzielnie. Pierwszy raz, więc myślę, że efekt naprawdę fajny. Nad terrarium mamy akwarium. W tym akwarium hodujemy sobie rośliny, siewki właściwie, roślin owadożernych. W tej chwili na stanie tutaj mam, tu widzicie, zwykłą muchołówkę, a to są siewki muchołówki olbrzymiej, tej, która podobno nawet jest w stanie złapać mysz. Te siewki są hodowane, jak widać, od nasionka. Bardzo fajnie rosną. Tu mamy taką specjalną lampę do nagrzewania
I trzeba dbać o to, żeby je często właśnie zraszać, żeby miały dużą wilgotność i ciepło. I jak na razie widać, całkiem im to służy. Jeszcze jedną taką muchołówkę, zwykłą jak ta z tyłu na podstawku, mam w łazience. Tam również bardzo dobrze się czuję, bo jak wiadomo, w łazience jest duża wilgotność i fajnie tam rośnie. I ktoś tu je sobie śniadanie. Galusia dopadła do ogórków. Uwielbiają ogórki. Oprócz ogórków karmimy ich je jeszcze pasikonikami. Proszę, jak pieprza. Chyba czuję, że jest obserwowana. A Dexter? Nadal śpi. Widziałaś, Lauruniu? Zobacz, jak Galusia ładnie. Teraz zauważyła, że jesteśmy, przestała jeść, musimy... O, je dalej. No jest Galusia. Jest wczesny poranek, a jak widać słońce jest bardzo duże. O proszę, jak świeci. Jest mega pięknie. Będziemy chyba dzisiaj siedziały w ogródku, Laura, prawda? O proszę, już nawet Hanka, zobaczcie. Hanka już wyszła i się opala tutaj, swoje stare kości wygrzewa sobie na słoneczku. Hania! Hanusia, Hania, Haneczka, no spójrz tu na nas. Ej, ty. Chyba nie chce na nas spojrzeć. Ona uwielbia w ogrodzie siedzieć. Cały dzień potrafi przeleżeć na słońcu. A że ma tutaj słońce bardzo długo, bo aż do późnego popołudnia, to praktycznie jak jest słoneczny, ciepły dzień, spędza tutaj czas, cały czas po prostu swój tu spędza. Wygrzewa swoje kostki, nie, Lauruś? Wygrzewa kostki? Uśmiechnij się ładnie, lala! No nic, moi kochani, będę się z wami żegnać powoli. Zapraszam na kolejny mój filmik. Mam nadzieję, że będzie dłuższy niż te wszystkie poprzednie. Poproszę o lajka, suba i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!